Cześć tu! Oluś! I tatuś, siemanko! Manko niezłe, ty Avengersianko, a ja Spidermanianko. Spidermanianko, czyli niesamowita gra, papier, nożyce, kamień, tak. Czegoś takiego jeszcze, unboxingu chyba w polskich YouTubach nie było. Otwieramy to, będziemy grali, zobaczymy, mamy wszystkie postacie z serii Spidermana i wszystkie postacie z serii Avengers. Co ja tam będę Spidermanem. Gra się nazywa Battle Cube i tak naprawdę wystarczy już jedna paczucha, że można było grać, bo masz dwóch i gracie na żetony. My zagramy dzisiaj inaczej, bo będziemy zbierać... No zobaczymy, wyjdzie w trakcie nagrania. Będziemy starać się Wam pokazywać, bo tutaj postacie zjadają siebie nawzajem, jak któraś wygrywa, jak się ustawi na przykład u jednej nożyce, a u drugiej na przykład papier, to ta, co ma nożyce, pokonuje go i go zjada. Zobaczymy, ale czy to działa. Obydwoje nie wiem, co się stanie, jak będzie remis. No nie wiemy. Jak będzie remis, to się nic nie dzieje. Żadnego nie zjada. Zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek i pamiętajcie, wiecie, gdzie, kto to jest, od kogo? Od Kobi. Kobi, polskiego producenta. Nie wiem, czy sami produkują, ale na pewno jest pod ich pieczą. Wpadajcie do Kobi. Możecie tam znaleźć. I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Już to było przed chwilą, ale dobrze, że przypominasz, bo tych łapek mamy mało. Starajcie się dawać jak najwięcej łapek. Dobra, mniej gadania. Lecimy do otwierania. Pokażemy Wam wszystkie postacie, które są w serii Spider-Man i w serii Avengers. Dobra, Ty otwieraj Spider-Manów, a ja otwieram Avengers. Łatwo się otwiera. Tak, pociągasz tylko. Z tyłu mamy instrukcję, jak co grać, to będziemy w trakcie. Ja mam tak. No. Ja mam. Ale delikatnie być. O. A bo to ściągasz, tak? Bo to wszystko będzie. Wszystko będzie wiadome. Dobra, jest. Okej, Josko. A wiesz, jakie postacie? Poczekaj. Nie wiem, jak ona się nazywa. Pamiętacie? Ale wiem, jak on. No to jak? Jest Goblin. Tak jest, masz Goblina, masz Spider-Woman z jednego ze światów. Nie wiem, czy tu są nazwy. A, i tu masz żetony jeszcze. Musisz żetony wyciągnąć. Żetony są do gry. Jest oczywiście instrukcja. Ile tych żetonów? Nie wiem, chyba 6. Możesz policzyć. U mnie jest Czarna Wdowa tak zwana. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest... Hulk! 6. Dobra. Masz te dwie postacie. Wyglądają czadersko. Zaraz z nimi będziemy grać. A będziemy mieli wszystkie żetony, czy nie? Jak wszystkie? No wszystkie, kochanie, żetony. Czyli... Bo nie rozumiem pytania. Jak wszystkie? Bo żeton jest 42. A skąd wiesz? Widziałeś w reklamie? Ale ty mi mówiłeś. Nie, ja ci nic nie mówiłem. Ja nie mówiłem, ile jest żetonów. 6 razy 6 to jest 36. To nie wiem, jak tobie wyszło 42, bo mamy 3 po 3 zestawy z każdej serii, czyli mamy razem 6 i w każdym jest 6, czyli 36. Wiem szczerze, ten zestaw mi się najbardziej podoba. Dwie moje ulubione Spidermana. Czyli Spiderman ten, co jest... I ten. I jak to nosorożec. Okej, okay, Osko, ja też mam 6. W każdym mam inne żetony, a z tych żetonów można coś może ułożyć. Fajne są dwustronne. I chyba z tych dwustronnych można ułożyć sobie jakąś tam dużą postać. A tu mamy... Ja nie hałasu, jak mówię. Dobra. Dobra, ja mam Avengersów, przesuwam tu. No to weź sięgnij, no chłopie, no to ja. Czekaj się. Dobra. O, tu widać. Zobaczcie, tutaj po drugiej stronie widać ewidentnie, że będzie można ułożyć Spidermana. Zobaczymy później, na koniec postaram się go ułożyć i Wam pokażemy, ale to na koniec. Dawaj, Olek, ruchy, kruchy, jak to mówią. Żeton do żetonu. Jakby taki puzzle. A pokazałeś, jak wyciągnąłeś? Nie pokazałeś. Czarny Spiderman i... Tak, i zestaw, który mi się potem podoba. No. Spiderman i Ben. Nie Spiderman, tylko Spiderman. Spider, sam jesteś Spiderman. A ja tu w drugim mam, tak. Ironmana. I... Przeciwnikiem jego jest... nie wiem, jak on się nazywa. To jest jakiś zły. No nie, to wygląda na Thor. To jest Thor. Czy jest Thor? To jest Thor. Myślę, że jakiś zły, że w każdym jest zły i dobry. Chociaż tu ja mam też dobry. Dobra, okej. Okay. Czyli toczymy dzisiaj bitwę z
Spider-Man kontra Avengers. To też Spider-Man do Avengersów też dołączył, tak? I co to masz za postacie? Masz... Bo on pozwolił ten. Spider-Mana zwykłego i Venoma. Bo chciałam coś powiedzieć, taką ciekawostkę, bo powiedział ten... A nie wiem, o kogo ci chodzi, syn. O! No właśnie on... Iron Stark, tak? Że? John Stark, jak nie był w przebraniu, czyli Iron Man, jak nie był w swoim przebraniu, to powiedział Spider-Manowi w jednym filmie, że może dołączyć do Avengers drużyny, tak. Tak jest, tak było. A ja tu mam jeszcze Czarną Panterę i Kapitana Ameryka. Dobra, mamy wszystkie postacie. Ja myślałam, że będą jakieś złe. Nie, no to są ci, znaczy Spider-Man jest dwóch z trzech naprawdę złych, a tu są sami dobrzy. Okej, okay, ale Spider-Man ich pół dobruchał, żeby walczyć z Avengersami. Dzisiaj taka jest gra. Ale tata. Tak. Z drugiej strony jest jeden trochę zły. Nie, no Hulk, no nie, no, ale jest dobrą postacią. Ale w jednym, nie, w dwóch filmach on był taki agresywny. No ale był agresywny, ale był dobry, no. Pomagał dobrym. Był agresywny, bo nie radził sobie z gniewem, tak jak ty sobie czasem nie radzisz z gniewem. Okej, okay, mamy tutaj szybką instruction. Co i jak składamy. Przygotowanie do zagrania. Normalnie gra się tak, że zbieramy żetony przeciwnika jak wygramy, ale dzisiaj zagramy, później zagramy sobie na żetony, że ja będę walczył Avengersami przeciwko Hulkowi. Jeżeli ja wygram, zabieram mu postać. Wygram postać. Kto zbierze więcej, ten wygrywa. Okay? A teraz zaczynamy. No to zaczynamy. Ale zanim zaczniemy grać papier, nożyce, kamień, tymi oto postaciami, zobaczymy kto wygra. Zapomnieliśmy wam powiedzieć, że jest apka do ściągnięcia jeszcze, bo w tych oto postaciach, w tych zabaweczkach są kody na dodatkowe rzeczy w grze. Pokażemy wam ją chwilę, nazywa się Battles Cubes, możecie ją ściągnąć w sklepie Playa, znaczy nie Playa, tylko... A to kosztuje ile? Play. Nie, nie, nie kosztuje, jest gra za darmo. Poczekaj. Ona tak właśnie wygląda, teraz wam ją widzicie. Wersja V1.7.13. I jak wejdziecie w tą grę, to macie takie coś napisane po prawej stronie, jak widzicie, kodę. Wpisujecie kod 1 stąd, ale co najważniejsze, nie wiem czy zauważyliście, pojawiały się jakieś numerki w trakcie filmiku, jeszcze będą się pojawiać. To są kody darmowe dla was, że możecie sobie wbić w tej grze i zobaczycie, co się za to dostaje. Jeden wykorzystamy i jeden pokażemy, ten drugi, co będzie na dole, będzie dla was teraz. A wcześniejsze, tych kodów wiecie ile będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli 10 kodów jeszcze będziecie musieli szukać. W trakcie filmu będzie na sekundkę się pojawiało, będziecie pewnie musieli zrobić pauzę albo coś, więc trzeba będzie jeszcze raz przejrzeć film. Ale tutaj dwa kody. Ale jeden wykorzystamy, czy dwa? Dwa. No ale tu mieliśmy pokazać jeden. A to jeden mignie pewnie w trakcie, jak teraz rozmawiamy. Dobra, wbijamy ten kodzik. I OK. I zobaczmy. O, kod zły, coś źle wbiliśmy, czekaj. 2, myślnik 3, myślnik 9, 9, T, Q, H, P, A, J małe. Teraz, J małe. No naciśnij J jeszcze raz. Dobra, ok. I zobaczcie. Jest, odblokowała nam się postać. Znaczy nie wiem po co wam to pokazuje, widzicie ekranik przecież. Pokazała wam się postać, którą możecie grać. Dostaliśmy tą postać, którą tu mamy. No to teraz jest? Drugi kod. No, kod drugi. Teraz drugi kod to jest... A teraz ja to wpisam. I okej. I druga postać, jak widzicie, mamy oto... Ino! Okej. Teraz jeszcze szybko, żebyście sobie zobaczyli...
się gra w tą grę? Jak się gra w tą grę? To gra się papier, nożyce, kamień, tylko nie wiem, gdzie są te postacie, które my dropnęliśmy. Dobra. Bez Spider-Manem sobie zobaczysz. To nie jest Spider-Man, ale to jest Spider-Man. Okej, okay. Fight. Jedna bitwa. I walczysz o Sagą, tą z obrończynią szybko powiedz mi. No wybierasz, dobra. I walczysz, uwaga. On dał nożyce, czyli dobrze, jest punkt dla ciebie. Wybieraj. Papier, dobra. Ty możesz jeszcze osłonki, różne rzeczy, to możecie dokupywać. Znowuż. Jest, kolejny punkt dla ciebie. Wybieraj. Kamień. Ten kamień. A co on dał? On dał nożyce. Jest, pokonany. Nie, jeszcze nie. Dawaj, dawaj. Nożyce. A on co? On papier! Kamion. Dobrze idzie. Dobra. Dawaj, dawaj. Papier. Papier. Osłonkę może. Jest. A tam wcześniej to były chyba ręki. Dawaj, 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 dawaj. Jest! Jeszcze jedno wygrana i wygrywasz. Uwaga, trzymajcie kciuki. 3, 2, 1. Aj! Dobra, jeszcze raz. A nie, już koniec. Tak jest! You win! Win, tak jest, Olek wygrał. Brawa dla niego. Polecimy grać normalnie, realnie, a nie tylko gra, siedzicie. Gramy manualnie, bum, 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 patrzymy i życzę powodzenia, żebym wygrał ja. Nara, nara! Dobra, stół przygotowany, walczymy Spider-Man i jego przyjaciele lub wrogowie Forces Avengers. Kogo wybierasz na pierwszego przeciwnika? Kto wygrywa, zabiera zawodnika. Zabiera zawodnika i dostaje żetonik. Żetonik. Z tych żetonów właśnie, bo z tych żetonów można coś ułożyć. Ale ciekawy jestem. Tak jakby takie puzzle. No jakby takie puzzle. Zobacz. Czekaj. Może tu coś z tego? Nie, czy? Bo są różne. Dobra, mniejsza z tym. Teraz nie będziemy się tym zajmować, ale na pewno coś tu można ułożyć. Bardziej widać, weź to Biaszku, pokaż jeszcze na puzzle. Bardziej widać po tym, że tutaj można, tu, że tu można coś może tak, o właśnie coś w tym stylu, złożyć całą postać. Tylko to pewnie trzeba uzbierać wszystkie. Dobra, którego wybierasz? No. Umawiamy się tak, że pokazujesz naszemu kamerzyście, co wybrałeś. Ale nie, nie wybrałeś, w sensie ściągamy, pamiętajcie, żeby wybrać, ściągamy maskę. I ja wybieram. Nie mów na to. Nie mówię. Bo na tym żółtym będzie słabo widać pewnie. Piszcie w komentarzu, jak myślicie, kto wygra pierwszą rundę, zanim zobaczycie dalej. Dobra. Chyba tata wygra. Dobra. Ja wybrałem to, nie wiem, czy będzie widać. Nie. Chyba widać. Olek, nie patrz. Jestem pewien. Ja pokazuję ci. A, dobra, nieważne. Ej, dobra, ja wybrałem to. Ja wybrałem to. Ja nie patrzę. Poczekaj. Oluś, daj to na chwilę, bo to nie widać, jak to przykładasz. No, chyba widać. Powinniście widzieć, widzowie, co wybrał. Jak coś, to pokażę wam. Dobra. Ciach. Zakładamy główkę. Ja nie patrzyłem. Zakładamy. Pamiętajcie, żeby brać udział w walce, musi być pięść na górze. I nic, synek. Ciach. Jeszcze jak są nowe, to są niewyrobione, więc trzeba ciach i ciach. To zajmuje tak naprawdę 5 sekund. Pięść, szukaj pięści. Dobra, mam. Przybliżonko, bo to leciutko. Uwaga. Bez 3-4. 3. Bez 4, 3, 4. Uwaga. 3, 4. Jest pierwszy kamion. I co dałeś? Ja nożyce, a ty papier. No. Kamion pierwszej monety, żeną. I mam jednego zdobytego. Kolejny. Kogo wybierasz? Ja wybieram Hulka. To będzie drugie zwycięstwo. Hulk i ustawiam na nim. Dlaczego masz mojego? No, poczekaj. Pokaż mojego. Jeszcze raz. Nie, to nie, to jest mój. O, dobra, widać. Nie, to jest Spidermana. To jest
Ze Spider-Man. To jest przeciwnik Spidermana. Tak, przepraszam, dobra. Ja pokazałem, wybieraj ty, pokazuj Tadeuszkowi. Uwaga. Jestem ciekaw, kto wygra. Całe starcie. Całe starcie. No ale nie zamykaj, Olek, musisz pokazać do kamery. A, dobra, pokaż. Ale odwróć dobrze. No dobrze pokazuje. Nie, no nie widzi to. Nie, pokazuje się. Kamerzysta nie widzi, co w kamerze widać. Dobra, ja już jestem gotowy. Jeszcze nie, poczekajcie. O, już. Już następnych nie pokazujemy, żeby to nie przedłużać. Dajcie złożę szybciej. Uwaga, a ostatnio spróbujemy rzucić tak jak na reklamie rzucić. Zobaczymy, czy nam się uda, tak? Trzy. Jeszcze raz. Poczekaj, bo może być, że remis. Trzy, cztery. Remis. Remis. Czyli dałeś też papier. I się złączają. Złączają się. Dałeś papier. Dobra, na razie ich odkładamy. Bierzesz następnego, ale dobra, dawaj. Check it. Uwaga. Trzy. Nie, tylko nie rób tak, bo wtedy nie trafisz. Trzy, cztery. Nie trafiłeś, jeszcze raz. Trzy, cztery. Remis, no nie. Co daliście? Kamień. Dawaj. Uwaga, trzecie. To powinni, te punkty, które remis, to powinny się chyba liczyć jako brak punktu, a nie jako, nie, że dalej. Nie ma punktu. A. Ja mam jeden punkt tylko. No tak, ale w sensie, a nieważne. No wiem, że możemy powtarzać aż do upadłego, ale szkoda, że... A, nie zmieniłem. Czołkowi w końcu udało. Zobaczcie, tutaj jeszcze pokażę wam z bliska, jak wygląda, jak tam Thor taty zjadł Spider-Gwen, bo wygrał. Okej, okay, uwaga. Trzy, cztery. Jest! Dwa punkciory, kamion! Oluś, macie jeszcze po dwie postacie, możecie wejść na remis. Dawaj, ja teraz. Dawaj, nie poddawaj się, nie obrażaj się. Kolejnego, ja teraz wybieram znowu cię. A nie, tamtych nie, bo oni brali udział. Oni już brali udział. Najpierw tymi, wszystkimi postaciami. Jak będzie remis, to wtedy będziemy nim dobierać. Okej, okay. Ja zrobię tak. Teraz walczę Iron Man. A ty kim walczysz, Olek? Okej. Okay. Piąstka. Jest. Uwaga. To teraz spróbujemy tak rzucić. Teraz rzucę. Ale nie. To nie jest ostatnie. Dobrze, no to. No bo dobra, jak nie ostatnie. Nie ostatnie. Trzy, cztery. Jeszcze raz. Trzy, cztery. Remis! Kurde. Chociaż nie, mi się otworzyło, a to też się otworzyło. Dobra. I ostatnia. Co daliście? Co daliście tamtym? Nie pamiętam, już ci mówię. Iron Manem ja dałem papier. To też dał papier. Tak? Dałeś papier? Tak. Dobra. Uwaga, ja to wygrywam w takim razie. I mówimy wszystkim na razie. Bo aha, nie zmieniłem. Ty, czarna wdowa, co tu w czarna wdowa? To mogłeś to szybko zrobić, tak że dostajesz papier i od razu. Dobra, uwaga. Teraz, bo to jest a, to już nie schowałem. Ostatni już? O kurde. Czyli... No wygrałem. 2-1 może być. O. Nie może. Nie, może być. Nie. Był, bo był remis, tak? Dwa razy. Uwaga. Trzy. Trzy razy. Trzy. Ja mam pokonany... Ja mam pokonany. Zabrany. Pokonał tata. Kapitanem Ameryką pokonał... Pokonałem. Rhino. Rhino, o właśnie, Rhino się a nazywał. A Thorem pokonał Spider-Gwen. Spider-Gwen, o widzisz, powinieneś ty być, bo zapomnieliśmy nas. Jak tam ci idzie? Musisz tu odchylić, hop, i wtedy, tak? Dobra. Co jeszcze, że w tej rundzie wygra... O, czarny na Olek. Czarnych. Olek, piąstka. Piąstka, uwaga. Piąstka. A nie mieliście teraz rzucać? A, rzucamy, próbujemy zrzucać. Uwaga. Piąstka. Piąstkę masz? Ale to tak, na, patrz, tak, nie, tak, tak, na wprost i rzucamy tak. Trzy, cztery. A jej, jeszcze jej, raz, prawie. Uwaga, piąstka. Trzy, cztery. Za szybko rzuciłeś. Dobra, co jeśli my już mamy trochę inne? Nie, nie zmieniłeś. Co jeśli my się już zamieniliśmy? Nie. Trzy, cztery. O, wygrał, ale nie, kto? Jeszcze raz, jeszcze raz. A, to dobra, mi się rozłączyło. Czarną wdowę miałem jednak, uwaga. Dobra, no zabawa, tak. Powiem wam szczerze, że się teraz dobrze bawię, nie? Fajnie.
Dobra, jest gotowy. Jeszcze spróbujemy dwa razy, jak nie, to normalnie zrobimy z tego TikToka najwyżej. Trzy, cztery. O, odpadł. No, odpadł. Dobra, już wiem, jak zrobimy. Zrobimy w górze, ale... Ty widziałeś, co ja mam? Nie, nie widziałem. Skąd mogłem wiedzieć? To bym musiał... A, no w sumie tak, bo to jest twój. Mogłem, ale nie widziałem. Zresztą to nieważne, już jest zrobione, to i tak... No i tak byś tata nie mógł zmienić swojego przecież. No to zróbmy po prostu już tak. No tak, dotkniemy. Właśnie o tym mi chodzi. Bo to myślę, że trzeba wyćwiczyć... Trafienie. Trafienie. Rzuty. Z bliska. Trzy, cztery. Remis. No mówiłem, nie. Że jak tak długo się zmieszają, dobra, to będzie remis. To teraz spróbujemy. Co ty masz? Dawaj. Ja, dobra, jeszcze raz. Zmień. Dobra, ty zmień tylko. Nie, tu, tym. Coś tym chcesz. Spidermanem. Tutaj jeszcze raz czarną wdową, ale ruchy kruchy. I ja dam to. To szczerze, że w tej rundzie wygrałeś. Dawaj. Mam taką nadzieję. Ale i tak, brawa dla mnie. Oszukiwałeś na pewno. Nie, nie, nie. Tak, chyba sketch, chyba nie, chyba musiałbym być wami, żeby oszukiwać. Uwaga. Dobra. No a właśnie nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, wpadajcie do Gobi, bo jest naprawdę fajna gierka, chociaż w reklamie jest pokazane, że jakby był wyświetlacz z tymi łapkami, a tu jest wytopione w plastiku, prawda? No dobrze, dobrze kombinujesz, ale najpierw zamknij to odwrotnie. Najpierw to, a górę na samym końcu zamykajcie. Tak? Dobra. Uwaga. Ostatnia. Spróbujemy teraz rzucić. No nie. Uwaga. Trzy. Poczekaj, masz piąstkę? Masz piąstkę. Nie. Trzy, cztery. Olo, bo jedna. Ale żeś rzucił, Olek. Rzucić miałeś. Dobra, to dotkniemy, tak? No. Dobra. No, będzie lepiej. Uwaga. Czy może puścimy na podłodze, znaczy na stole? Stole. Dobra. Dobra. Trzy. Dwa. Jeden. Go. Remis, no nie! Ludzie. To ja mam pomysł. Zobaczymy tu. Ty wyciągnijmy tego. Poczekaj, co tu był zjedzony. Czy to jest mój? Nie, to nie jest twój. Ja sobie go sam zapakowałem. O Boże, dobra. To wybierzemy tego. To jest mój? To jest mój. Nie. To jest mój. A, to jest twój. Dobra. To ja biorę tego... Tego, zielonego. Uwaga. Trzy. Cztery. Trzy. Piąstka. Trzy. Cztery. Znowu żremy. Teraz tego. Dobra, dawaj tego tu, tym samym. Trzy. Cztery. No koniec, przegrałem. Dobra, trzymajcie się. Fajna zabawa. Papier, nożyce, kamień. Tu na końcu zagrajmy normalny. Ale trzy, cztery. To wyłącz. 3-4 czy papier, nożyce, kamień? Papier, nożyce, kamień. Jak to się mówi? Papier, kamień, nożyce. Uwaga. Do dwóch. Nie, do jednego. Nie, do jednego. Papier, kamień, nożyce. Papier, kamień, nożyce. Aaaaaa! Check it.